No, gmina Stegna należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych i najpiękniejszych gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Skarpawy, Morza Bałtyckiego, stanowi jakoby wyspę. Ale geograficznie położona jest na części Żuław Wiślanych. Cóż mogę powiedzieć? Chyba jednym z głównych takich atutów gminy Stegna są oczywiście piękne, szerokie, czyste, strzeżone plaże, gdzie każdy może zaznać słońca, poopalać się, więc turystów jest olbrzymia ilość. Ale Stegna nie jest tylko piękna latem, bo jest piękna jesienią, jest piękna zimą, a szczególnie po sztormach, gdzie na brzeg wyrzucana jest duża ilość różnego rodzaju patyków, popularnie nazywane kidziną, gdzie każdy może coś dla siebie znaleźć, czy muszelkę, a przede wszystkim złoto naszej gminy, czyli bursztyn. Jest to wspaniała pamiątka, którą można sobie zabrać z sobą i mieć ciekawe wspomnienia. Bulwar radiowej jedynki, na którym mamy wykute piękne ławeczki, które reklamują programy, czy to Lato z Radiem, czy Muzyczna Jedynka. Można podziwiać panoramę piękną Stegny. Można korzystać i nawdychać się jodu, żeby być zdrowym. Także plaże na terenie gminy, zarówno Stegna, Jantar, Mikoszewo czy Junoszyno, stoją otworem przed państwem. No cóż, oczywiście Mikoszewo jest to ujście Wisły. Warto zobaczyć, łącznie z rezerwatem ornitologicznym Mewiałacha, który dla znawców i lubiących przyrodę, ptactwo jest bardzo ciekawe do zwiedzania. Ale nie tylko słońce morze jest piękne u nas, ponieważ coraz bardziej popularną formą staje się turystyka wodna. Dzisiaj właśnie stoimy tu na pięknym, zrealizowanej inwestycji w ramach pętli Żuław, przystani w Rybinie, wyposażonej, także każdy, kto chce, może z niej skorzystać. Dodatkowo wybudowane są pomosty pływające czy w Drewnicy, czy w Tujsku, które stanowią taką dodatkową atrakcję. Uzupełnieniem pętli Żuław jest realizacja programu Kajakiem przez Pomorze, gdzie są wybudowane przystanie kajakowe, również w Rybinie, w Drewnicy, w Chełmku, w Tujsku, więc ta turystyka wodna, poprzez to, że gmina Stegna otoczona jest wodami, ma liczne strumyki, cieki wodne, ta turystyka wodna jest naprawdę coraz bardziej formą taką popularną, gdzie można korzystać z rowerów wodnych czy barek turystycznych i często tak się odbywa. W ten sposób można podziwiać piękno naszej przyrody. Ale oprócz tego mamy szereg innych atrakcji, z których można korzystać. Jest mini zoo, jest Muzeum Bursztynnictwa z komnatą bursztynową. Także to są tego typu obiekty, które zawsze można zobaczyć. A przede wszystkim gmina słynie również z szeregu zabytków, które są już takie unikatowe, że tak powiem. Jest to wiatrak przemiałowy w Drewnicy, jest to ciąg zabudowy w Żuławkach, domy podcieniowe piękne, zabudowa holenderska. Są to zabytki techniki, takie jak śluza Gdańska Głowa, jak podnoszony most w Drewnicy, jak most kolejki wąskotorowej, bo kolejka wąskotorowa również jest olbrzymią atrakcją w gminie Stegna i jest jedną z nielicznych chyba już w kraju, które kursują, także że tych atrakcji jest tu u nas naprawdę bardzo dużo. Mamy przepiękne kościoły, czy w Niedźwiedzicy, czy w Stegnie, gdzie są piękne organy. Od lat odbywają się w Stegnie międzynarodowe konkursy organowe, gdzie występują artyści tak naprawdę z całego świata, więc gmina Stegna jest naprawdę gminą bardzo otwartą, bardzo ciekawą. Już nie mówiąc o połączeniach i możliwościach komunikacyjnych, ponieważ do Gdańska przez drogę S7, to jest tak naprawdę, możemy dojechać w ciągu najdłużej 40 minut. W drugą stronę do Malborka i do Elbląga. Drogą wodną możemy poprzez Skarpawę, Wisłę dopłynąć do Gdańska, do Krynicy Morskiej, do Elbląga.
Więc tych atrakcji naprawdę dla każdego coś się znajdzie, również dla dzieci, ponieważ od lat w gminie Stegna jest wystawa Kinder Niespodzianki, więc tam są unikatowe takie figurki, które można zobaczyć, można również kupić, więc tych atrakcji i w sezonie, i poza sezonem jest olbrzymia ilość. No, bursztynowa gmina Stegna jest otwarta, jest szczera, przyjazna, zapraszam wszystkich gości i z terenu kraju, i spoza kraju, wszystkich do odwiedzania nas, bo jest ciekawą gminą, gdzie jest bardzo dużo atrakcji, a szczególnie jeżeli chodzi o bursztyn. No i cóż, zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Gmina przyjazna, wita was Państwa z otwartymi rękoma. Pętla Żuław to był wyjątkowy projekt, który tak naprawdę pobudził jak gdyby na naszym terenie sprawy korzystania z turystyki wodnej, która być może do tej pory nie była tak w pełni wykorzystywana. To naprawdę ostatnie nie jest słowo jeszcze gminy Stegna, bo my staramy się o realizację innych w ramach jeszcze tego programu utwardzenia innych nabrzeży, które poprawią jeszcze większą dostępność, ale przede wszystkim Pętla Żuław spowodowała to, że większość wodniaków, która korzysta z tej wody, podziwia piękno przyrody, siedliska ptaków się gnieżdżą, czy łabędzi, czy innych ptaków, które w tych zaroślach się kryją. Spowodowało to również raj dla wędkarzy, którzy mogą dopłynąć w różne miejsca i korzystać z też takiej formy, bo to jest jedna z form też ulubionych, czyli tą drogą wodną, którą możemy, tak jak powiedziałam, płynąć ze Szkarpawą przez śluzę Gdańską Głowę, gdzie jest unikatowy zabytek techniki, dopłynąć do Wisły i w ten sposób możemy się przemieścić do Gdańska. Z drugiej strony poprzez Nogat możemy dopłynąć Elbląg, Krynica Morska. Z Krynicy Morskiej jest przeprawa do Fromborka. Także to wszystkie te wszystkie elementy łączą się w całość i mam nadzieję tylko, że ta forma będzie się coraz bardziej rozwijać i cieszę się bardzo, że jako gmina Stegna w takim właśnie programie jak Pętla Żuław wzięliśmy udział.